Dana jest funkcja p od t i to jest taki ułamek. W liczniku jest t minus a razy a minus t razy t minus a razy t minus b. W mianowniku jest pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat, no, gdzie liczby a, b oraz liczba c spełniają taki zestaw nierówności, że c jest większe od b, które jest większe od a i a jest większe od zera. Więc zauważmy, że ten warunek, że a jest większe od zera, gwarantuje, że tutaj mianownik jest różny od zera. Wobec tego ta funkcja jest tutaj dobrze określona. No i możemy myśleć, że p od t to jest na przykład położenie jakiejś cząstki w chwili t. Czyli t możemy tutaj myśleć, że t jest czasem. No i teraz mamy tutaj dalej zdefiniowane dwie liczby. Pierwsza z nich to jest wartość p w chwili c. A druga to jest liczba tych t, dla których p od t jest 0. Czyli innymi słowy liczba miejsc zerowych funkcji p od t. No i teraz zachęcam was, abyście przerwali oglądanie tego filmu i odpowiedzieli na następujące pytanie. Która z tych dwóch liczb jest większa? P od C, czy też liczba tych T, dla których P od T jest 0? Czy być może mamy za mało informacji, aby na to pytanie odpowiedzieć? Dobrze, no więc może spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. No i to co, ja bym zaczął od tego, żeby sobie tutaj troszeczkę uprościć to wyrażenie. Mianowicie tak, tu jest t minus a, tu jest t minus a. Czyli razem możemy napisać, że to jest tak. T minus a do kwadratu, tutaj może sobie ten pierwiastek napiszę tak. Napiszę tak, dlatego że to wyrażenie tutaj jest zawsze dodatnie, z wyjątkiem t równego a. Prawda? Ale tu mamy kwadrat pewnego wyrażenia, więc to jest dodatnie i potem jest razy t minus a, nie przepraszam, nie t minus a, tylko a minus t. A minus t, prawda? Te dwa człony to są tutaj. I razy t minus b. I może zacznijmy od tego liczby tych t, dla których p od t jest 0. No, no widzimy, że p od t jest iloczynem trzech czynników. No i teraz po to, aby iloczyn był 0, wystarczy, aby jeden z tych czynników był 0. Czyli tak, pierwszy czynnik t minus a jest 0, no wtedy, kiedy t jest równe a. Czyli t równe a jest dobrze, lub drugi czynnik, no drugi czynnik jest 0 wtedy, kiedy też t jest równe a. Więc żadne nowe miejsce zerowe nam nie dochodzi. I wreszcie trzeci t minus b, no to to jest 0 dla t równego b. Czyli t równe a lub t równe b. Czyli wobec tego ta funkcja p od t ma dwa miejsca zerowe, no bo wiemy, że b nie jest równe a, prawda? B jest ściśle większa od a. Czyli ta liczba to jest po prostu liczba 2. No a spróbujmy teraz o coś powiedzieć o liczbie p od c. Czyli w miejsce t wstawiamy sobie po prostu c, czyli mamy tak. Może c będę trzymał na żółto. C minus a do kwadratu pierwiastek a kwadrat plus b kwadrat. Zauważmy, że ponieważ c jest ściśle większe od a, wobec tego ta liczba c minus a nie jest 0, no i to jest jej kwadrat, czyli to jest na pewno liczba, która jest dodatnia. Potem jest a minus, następny czynnik jest a minus c. W miejsce t wstawiamy c. Teraz tak, ponieważ c jest większe od a, to a minus c jest mniejsze od 0. Tak? To jest liczba ujemna. I wreszcie jest trzeci czynnik. Trzeci czynnik jest c minus b. C minus b. I teraz ponieważ c jest większe od b, to c minus b jest większe od 0. Wobec tego p od c jest iloczynem trzech liczb, z których dwie są dodatnie, czyli iloczyn tych dwóch jest dodatni, a trzecia ujemna, prawda? Czyli to jest dodatnia razy ujemna, wobec tego p od c wiemy, że p od c, nie wiemy wprawdzie ile to jest dokładnie, ale wiemy, że p od c jest mniejsze od 0. No i oczywiście każda liczba ujemna jest mniejsza od liczby 2, prawda? Wobec tego p od c jest na pewno mniejsze, wartość tej funkcji p w chwili c, położenie w chwili c jest mniejsze od liczby miejsc zerowych tej funkcji, czyli od liczby 2.